nie zawsze o jedno, to co jest najtrudniejsze. Bo nam też mentalnie czasem nerwy puszczą, znaczy puszczają nerwy. Kochani, pamiętajcie, z drugiej strony są tacy sami ludzie jak my. Nie obwiniajcie sąsiada o to, że padł ofiarą tej propagandy. Nie obrażajcie się na kogoś z rodziny, że gada bzdury, bo ogląda tylko TV PiS. Bo w to uwierzył. Tylko spokojnie przekonywać, pokazywać przykłady. To jest najtrudniejsze zadanie. Oni mnie nie uwierzą. Jak to jest pisowski wyznawca, to jak on mnie zobaczy, to on do mnie by strzelał, a nie wierzył. Ale jak on porozmawia z sąsiadem, z panią, z panem, troszeczkę. Nie obrażać się na nich. Nie obrażać ich. To, co można najgorszego zrobić, to stygmatyzować. To mówić, ty jesteś głupi, dałeś się kupić. Nie! Absolutnie nie można mieć pretensji do bezrobotnej matki samotnie wychowującej piątkę dzieci, że jest zachwycona tym, że dostała 2,5 tysiąca. Tylko trzeba uświadomić, że jeżeli Polska będzie szła dalej w kierunku tej ekonomicznej przepaści, której oni nie widzą w perspektywie rocznej, to nam nic nie dostanie, to jeszcze im przyjdzie oddać te pieniądze, bo wymyślą coś wstecz. Tak jak niektórzy muszą oddawać, bo nie zauważyli, że się zmienia minimalne wynagrodzenie, nie zmienili tego w ustawie o 500+, i nagle 300 tysięcy osób straciło prawo do 500+. Znaczy, to tak wyglądają rządy PiS-u. Rozmawiać z sąsiadami, z sąsiadkami, z kolegami, to jest najtrudniejsze, to jest zadanie nas wszystkich. Proszę Państwa, ja wiem, jak to jest trudne. Ja wiem, jak z drugiej strony często Kaczyński to celowo przeprowadził. Kaczyński celowo tak podzielił, że my nawet w Sejmie ze sobą nie rozmawiamy naprawdę z porządnymi ludźmi z PiS-u. Naprawdę tam w zeszłej kadencji dało się pracować. Piotrowicz był w Komisji Sprawiedliwości wiceszefem, był normalnym facetem. Marek Ast, no super, pracowaliśmy nad ustawami, nie było tego. Teraz celowo Kaczyński tak na początku skłócił parlament, żeby tam nie było mowy, tam czasem nam o czymś szeptają. No albo jest Jackowski, który głośniej ostatnio zasłynął z innych wybryków, ale dzięki niemu jest teraz zmieniane prawo, bo teraz marszałek będzie mógł ukarać również za zachowanie niegodne posła poza salą sejmową. Natomiast on nam do ucha przyznał, że przecież to jest jakaś paranoja z tym, że z obniżkami wynagrodzeń poselskich. To mówią ludzie PiS-u, tylko oni kazali tak zagłosować i tyle. Mówimy, okej, róbcie swoje, macie większość, róbcie swoje. My nie będziemy się waszymi zabawkami w waszej piaskownicy. No.